Okej, okay, ładnie, ładnie. Dobra, teraz zrobimy sobie to tak. Flashbang. Szuu! Pięknie, dobra. Zrobimy sobie to tak. Jest GG. Tu jest nasza kochana. Sieknij jej. Uuu, nice. Bierzemy wszystko. Dobra, i to jest tylko jedyna droga. O, prosta droga. Panie. Panie, z czym do ludu. Tu coś może być? Fumu? Nie, kolejna walka. Kamień! Okej, okay, ten daje shieldy, dobra. Co ten robi? A, ogień, o, oh, shit. I'm burning. Zamień się z... Tak, może będzie lepiej. What? Dobra, to robimy to tak. Dobra, w shieldy weszło. Dobra, za jeden, okej. Okay. Jeden ten. Pozbądźmy się tego, bo ten jest skóry taki dosyć nefralgiczny, bym powiedział. Znowu wszystkich przypiecza, no właśnie, nie, okej. Okay. No tak, przypiek wszystkich. Pięknie. Dobra. Okej, okay, jest całkiem nieźle. Jest całkiem nieźle, dobra. Co to jest? Okej. Okay. Umieraj tam. Dwa, o kurde no. Jeszcze jeden życia mu zostało, okej. Okay. Shieldy rzuci. No dobra, jedyneczka. Uuu, ale i dygnął. Kości złamane. Połamana jest. Jeszcze to, kurde. O, bo on wigor ściąga. Uuu. No tak, okej. Okay. Ty muszę uważać, no może być fatalnie, nie powiem, że nie. Kurde, obronił się, ja pierdzielę, mogę kurde uśpić któregoś. Fatalnie, fatalnie to się zaczyna. Rzuci buteleczki i powigorze dla tej pierwszej. Nie, dla mnie, okej, okay, dobra. Załamał mi dłoń, cholera. Bo nie będzie zaraz. Okej. Okay, Kurde, jak się obronił, nie? Mother cook, nie? Dobra, no zrobimy to tak. Q. Ja nie mogę. O kurde. Dobra, to zrobimy to tak.
A, to też damage zadawało. Łee, kurde. No i to... Dobra. Kurde, obraję się. Nie, to będzie po mnie, to będzie zizi. I znowu będę musiał nowe party zrobić. Zizi. Ale kryt wszedł tam, nie? Dobra, nie ma shielda więcej. No to jest GG, jak umie rzuca kurde na... O! Okej. Jeden. No, party is weak. Dobra, śpi. Juhu. No, ale co to nam da, kurde, dwóch padło, nie? Masakra. Dwóch padło i na wprost musimy iść, nie? Czekaj, tak, na wprost. Tu jest wyjście. Farcie, ale to tylko we dwóch tylko jesteśmy, to co my możemy zrobić, nie? No. Dwoje tylko nas jest i to tyle. Czy coś jesteśmy w stanie tutaj skracić jeszcze? Nie. Niestety, ale nie. Co najwyżej tylko to dwa razy i sobie wziąć i zaaplikować. I ewentualnie to tak zrobić jeszcze. To jest żydko, to jest wigor, że jeden. Właśnie. Coś takiego tylko. Dobra, no próbujemy, no przecież na tym się świetnie kończy. Może jednak uda się nam jakoś dojść w dwójkę, chociaż bardzo, bardzo w to wątpię. No tu jest to. No. Tej skrzynki nie otwieram, o. Fumusy! A dzięki, dzięki Haju za ten, za kolejnego 9 miesiąc z rzędu. Tym razem nie Twitch Prime? Ja tu tylko, żeby pokazać, jakim super supportem jestem. Tak jest, jesteś wielkim supportem, ale kurde, zwykły subik? Damn! Dzięki, dzięki. Ja to sądziłem, że to kurde Twitch Prime, kurde, a tu widzę, że nie, jak zwykły subik. To dziękować, ukłony, ukłony. Ale mam przewalone tak czy siak, nie wiem. O trzech miechów zwykły? Nie, niemożliwe, że o trzech miechów zwykły, kurde, czekaj, ostatnio dawałeś mi Twitch Prime, kurde, na bank. Czekaj, aż sprawdzę. Kiedy mi ostatnio rozdawałeś? Nie, faktycznie. Tier 1, okej. Okay. Okej, okay, never mind, never mind, never mind. Nie było tematu, nie było, absolutnie nie było tematu.
No tak jest, to. No. Ale mini fit mi się zepsuł, bo nie pokazuje mi twojego ten reseba, ale dźwięk był. Znaczy, że działa. Dziewiąty miesiąc z rzędu. Ja pierdzielę. Czy może nie z rzędu, ale dziewiąty miesiąc. Dobra, tu widzimy ducha. Cukierka albo psikus. Sweet candy! Vigor plus 4. Kurde, mogę to sobie dać. Ale spoko. Mówił, przynajmniej mi pokazało na streamie. No. No, ja dźwięk słyszałem, nie? Ale nie widzę, żeby się pojawił na feedzie. Zbugowany jest niestety feed mój. Muszę poprawić. O kurde, to mam przewalone. Dwie postaci mi zginęły, kurde, i z dwoma łażę, nie? W pierdzie taki dostałem, że mała bania, nie? I jeszcze, kurde, jakieś trapy, nie? O, dangerous hell for up. No tak. Jakiś głaz mnie przygniótł. Dobra, zobaczmy. Czy tu jesteśmy w stanie coś zregenerować jeszcze? Aha, nikt nie ma. Okej, dobra, no posłuchajmy. Zero. Zobaczmy, coś wydarzy. Fail. To ty się baw, a ja idę oglądać kolejny dokument na Netflixie. Kod Wayne'a odpalę przy okazji. Właśnie, bo ostatnio chciałem odpalić Netflixa, to mi pokazało ten, że pieniążków ci zabrakło. Jakby co, to ja cię mogę przelać, nie? Jakby co. Już jest okej, okay, ale jakby co, to wiesz, nie? Daj cynka. Żeby nie było, że pasożyt jestem jakiś. Dobra, nic nie weszło. A co oglądasz za dokumenty na Netflixie? Co ty tam ciśniesz, kurde? A masz więcej niż jedną kartę? O, drugi wojna świetna. Ciekawe. Ciekawe. Koniec i góra. Oby nic nie było. Nie chcę czytać, kurde, te księgi. Niech mi spadają. Jest kilka fajnych tam. Może bym musiał ten. Zapodaj mi jakieś tytuły na Discordzie, to może samemu też sobie obadam. Znowu grzyby jakieś. Weźcie, kurde. No to oczywiście, że trapt. Dobra, i góra. Góra została, czyli tędy. Okej, okay. Tu jest passage. Okej, okay, jeszcze ten i jeszcze jeden. Oby nic nie było. Jammed. Skrzynek nie otwieram. Totem znowu. Hitler Circle of Evil na przykład. Ciekawe. O kuźwa. Będę musiał badać. Dobra, i teraz tak. Dół musi mieć. Tak jest. Jest elegancko. Nie, tu nie chcemy. Tu jest, że też w dół. O, jest sprzedawca. Mój Boże. Bardzo przyjemnie się oglądało i bardzo dobra narracja. O, to ciekawe. O tym bardziej obadam. Dobra, zobaczmy. Co możemy sprzedać? Co możemy sprzedać? Okej. To sobie sprzedajmy. No to zapewne obadam na bank. 4. Zabrakło mi jeszcze na jednego. Okej, dobra, to sprzedajmy może coś jeszcze. Kamieni to sporo dostaje. Okej, dobra.
kupmy sobie to. O, okej. Dobra. Nie wiem, czy będzie okazać, żeby to użyć, ale... Dobra. I dół. I w dół. Dobra. Kolejna przystań. Ja nie widzę kolejnego bossa, kurde. W dwie postacie, kurde, pokonać bossa? Ach. Ach. Słabo to widzę, naprawdę słabo to widzę. Tu coś jest. Dobra, tu jest tutaj, okej. Okay. Czyli w sumie ścieżka jest dobra, tylko... Wykonanie trochę słabe z mojej strony. Tu nic jeszcze nie craftniemy, nic nie mamy. Wiecie, jakiś obóz, kurde, to nie było obozu żadnego? Nie, tylko to ten, był piec, żeby craftować. Ha, okej, okay, spoko, spoko. Zapewne nie jedno ci postawię, ani nie dwa. Będzie zapewne więcej. Właśnie, walutę już wymieniłeś? Czy jeszcze nie? Czy jeszcze nie? Prosto. Bierzesz kartę? Aha, czy nie bierzesz w ogóle ten żadnej gotówki, że w razie czego ten, jakby nie było, można było płacić kartą, to żebyś miał? Bo Bartek mówił, że ten, że istnieje szansa, że nie będziesz mógł wszędzie zapłacić kartą, nie? I że on bierze jakąś gotówkę w razie czego, nie? Ja właśnie też się zastanawiam i też w sumie Bartek mi sugerował, żeby wziąć jakąś gotówkę, nie? Bank ma w miarę dobre przeliczniki. A w samych bankomatach masz. A, okej, okay, dobra. Czyli będziesz mógł sobie w razie czego ten, no. Sobie na walutę. No, tylko musisz też uważać na te bankomaty, nie? Bo nie wiem, czy słyszałeś, że niektóre bankomaty to mają swoje przeliczniki, nie? Że one narzucają bankowi swój przelicznik i wiesz, to wtedy są tak zwane cheaty za granicą. Teraz coś będzie. Wiedziałem, że będzie coś. No właśnie chodzi o to, że... tylko wiesz co, no chodzi właśnie o to, że... Tam oglądałem jakiś filmik. Koleś opowiadał, że pomimo, że tam masz inną walutę i tak dalej, jak podchodzisz za granicą właśnie do jakiegoś konkretnego bankomatu to było, tam konkretne bankomaty to są, to one narzucają po prostu własny przelicznik walutowy, niezależnie jaką ty masz walutę, nie? I po prostu ci to ściąga, no chyba, że mBank jest jakoś na to zabezpieczony, nie? No to już inna bajka, nie? Ale no tak, jak znajdę ten filmik, to ci podrzucę. Byś wiedział, o co chodzi. No. No, ale tak to siak, no to wiesz, nie. Warto... O kurde. What? To. Ole, kryta mi sprzedał. Skubaniec. Gin. Patrz szybcze. Koniec walki. Już sądziłem, że kurde będzie więcej, nie? A to tylko jeden. Ło, Jezus Maria, okej. Okay. Może w takim party mi się uda, kurde, ten. prosto. Tak, jest dobrze. Dobra, jest skrzyneczka. Głazik. Zacięło się. Nie. Żadnych mimów. Mimów to ja nie chcę. Idzie prosto, dobra. Kurde, ile ja mam tego wigoru? 2, oh shit.
Niedobrze. Niedobrze. Okej, okej, okej. Jest ognisko, jest ognisko. Okej. Tym wybierzmy. Pewnie nic nie wejdzie, znając życie, ale... dobra, wypijmy sobie to. Ty se wypij to, żłopnij sobie. O tak, o tak. O. Pięknie. To jest dla ciebie, dobra. Zobaczmy, czy uda się. W sumie jesteśmy blisko wyjścia, więc... O nie! Nie ma szans, okej. Okay. Dobra. Nie powiększamy terroru. I teraz góra by musiała być, czyli tu. No, ale powiem ci, że ten, że w tym tygodniu, kurde, miałem kryzys zdrowotny. Na szczęście ten. Spasowałem 2 dni strumyków i po prostu wolałem się wyspać. Ale kurde, był nieziemski kryzys zdrowotny, nie? Już na serio sądziłem, że się kurde rozchoruje na maksa, nie? I będzie przewalony, nie? Ale jakoś to poszło, nie? No, no, właśnie o to chodzi. Ja ci też dla roboty nie chciałem się rozchorować, bo tam mamy zapierdzie teraz i w sumie jestem kluczowym zawodnikiem, jakby nie patrzeć, więc... no, no, nie chciałbym tam też chłopaków zbytnio zostawiać też, nie? Jakbym się rozchorował, nie? Więc mówię, nie, mówię, muszę coś spasować, spasuję tutaj 2 dni strumykowania, wyśpię się porządnie, co w sumie zrobiłem i czuję się zdecydowanie lepiej, więc... No. Więc powinno być git. Bosik, kurde, 2 osoby pokonać bossa to będzie hardcore. Ale zobaczymy. This is Nibelung. The beating heart of Eisner. I can't afford to let my guard down now. Okay. Oh. Someone or something destroyed these golems with a heavy blade. This one was grasping some black feathers. No doubt about it now. Isabel was here. We are getting close. Okay. The main access gate to Nibelung is completely blocked. This must be Isabel's doing. I should find another way through. Aha, this door looks like it was used by maintenance staff. Yep. Nie mam map oczywiście. Tu przejście nie mam, bo tu jest lód. No to idziemy. No, a jakim to masz torbę? Jaką sobie ty kupiłeś? Czy w ogóle żadnej nie kupowałeś, bierzesz jakiś plecak? Bo my wtedy właśnie z Bartkiem kupiliśmy sobie właśnie takie plecaczki, to kurde... Ile płaciliśmy, kurde? Coś... do 5 dych maksymalnie chyba? Torba za jakieś grosze. No, coś w tym stylu chyba tak samo kupiliśmy, moim zdaniem. Więc... Wymiary się zgadzają oczywiście. Nibelung tunnel, restricted area. Okej. Okay. O, dzień dobry. No, bo w sumie my jak kupowaliśmy tą torbę, to jeszcze było nawet napisane, że to jest specjalny ten, na loty dla Wiza, nie? Więc idealnie mówimy, nie? W opisie na Allegro było. To może tą samą kupiłeś? Będziemy mieli to samo. Jaki kolor kupiłeś? Bo ja kupiłem czarną. Who gave you access to this place? Szarą. Właśnie nie wiem jak czy Bartek też nie ma szarej. Jak moje życie. Ja mam czarną jak moje życie. It must have been Amalek. I need to fire that guard. Okay. The security office gate won't open. There must be information about this place somewhere. Sector 9, security room.
Okej, czyli przejścia nie ma, idziemy tutaj. Wczoraj, powiem ci tak, przedwczoraj zapisałem się na darmowe badania słuchu i wczoraj byłem. I wczoraj byłem się przebadać. Wchodzę do gabinetu, tam musiałem trochę poczekać, nie, oczywiście. I laska tam się pyta, nie, z czym problem? Ja mówię, że w sumie problemu nie mam ze słuchem, a przynajmniej tak mi się wydaje, nie, że nie mam, nie? I dam cały wywiad środowiskowy i tak dalej, nie? Wchodzę do takiego zamkniętego pomieszczenia akustycznego, czyli tam całą tę pianką wypełniony i tak dalej, ten akustyczną, żeby w izolacji być, nie? Zakładam mi słuchaweczki, nie? Ona wychodzi, ona jest przede mną, tam jest szyba oczywiście, nie? Daję, miałem pilocik w ręku, żeby klikać, jak powiedziała, że jak usłyszę jakikolwiek dźwięk, to mam po prostu klikać, nie? I najpierw, pojedynczo uszy były ten badane, nie? Najpierw miałem prawe i później było lewe, nie? I przy każdym, zawsze pod koniec, cisza była wielka, nic nie słyszałem, nie? Ja mówię, no dobra, skończyło się, nie? No okej, nie? Wychodzę z tego całego pomieszczenia i mówi, nie? Że widać pana efekty siedzenia w słuchawkach przy głośnej muzyce, czy jak pan gra ma dźwięki z gry, nie? I mi pokazała ten cały wykres, że cały początek tych badań jest okej, że to jest ciągła linia, a właśnie pod koniec jest taki spadek i później wzrost, nie? I mówię, o kurde, ona mówi, że to nie jest to, że mam uszkodzony słuch czy coś w tym stylu, tylko to jest zjawisko takie, że mam po prostu przemęczony z ten słuch, nie? Że muszę dać odpocząć uszom trochę. Znaczy nie mówiła, żebym, nie wiem, ograniczał słuchanie, czy tam granie, czy coś w tym stylu, tylko po prostu, żebym tą głośność po prostu ściszał dosyć mocno, po prostu, żebym tak głośno nie słuchał, czy tam muzyki właśnie, czy jak gram właśnie, żeby to nie było tak głośne, nie? Bo mam po prostu słuch przemęczony, nie? Po prostu masakra, nie? Także... Chłopacy w robocie się śmiali, nie? Że po co idę, nie? I tak dalej, nie? Dzisiaj oczywiście szydera była z tego cała. Chcieli mi tam wkręcić trochę, że mam uszkodzony słuch i tak dalej, ale no, obrócili to na swoją następną szyderę ze mnie robili. Ale no w sumie to dobrze, że poszedłem. Przynajmniej się czegoś dowiedziałem, nie? No. A czy podejrzewam, że to też pewnie efekt tego, że w październiku na imprezie rocznej we firmie, bo tam był koncert też jak zwykle, i stałem praktycznie pod całą sceną, więc te decybele niesamowicie dawały, nie? Więc podejrzewam, że to też przez to, nie? A czy nie mówię, że to przez słuchawki, jak głośno słucha muzykę, to też nie jest to, ale no. No, narzuciło się dosyć mocno. Zobaczymy za rok, jak będzie. Czy będzie pogorszenie, czy będzie lepiej. Skandal? Nie. No tam to dawało decybele, to już jeszcze bardziej niż na spotkaniu rocznym we firmie u mnie. Ale to ile lat temu było, to wiesz, nie? Chociaż kto wie, nie? To też mogło mieć jakiś efekt. Dobra. This map details the structure of this complex facility. O, mam mapę, nice. Mogę odpalić mapę? Nie, nie mam mapy. Pomimo, że właśnie zajrzałem na mapę, nie? No, ale tak, na skandalu to kurde nieźle dawało. Ja tam się cieszę, bo dziś się dowiedziałem, że firma zasponsorowała mi koncert Sabatona. What? Jak ci zasponsorowała? O co chodzi? Opowiadaj, to musisz opowiedzieć, kurde. Jak ci zasponsorowała? Wziąłeś jakiś udział w jakimś konkursie albo coś? Jakiejś loterii? No kurde. Incoming! Rozwalony jestem. Run, Forest! Jako bilety na kulturę. A to nie macie jakiegoś tam benefitu albo coś w tym stylu?